Państwo, będzie pierwszy druk 477. To jest to, co zmieniłem w porządku obrad, ponieważ ta uchwała jakby następna jest jakby wynikająca z tej. Paragraf 1. Rezygnuje się z realizacji zadania pod nazwą rewitalizacja nawierzchni wojska przy szkole podstawowej nr 48, wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia na kwotę 5 tysięcy. Dwójka. Rezygnuje się z realizacji zadania wykonania dokumentacji stanowiska dla przewoźnych motopomp w okolicy rowu melioracyjnego wywałowania rzeki Wisły z dojazdem odrywnej na kwotę 20 tysięcy. Zmniejsza się o 3,5 tysiąca złotych środki przeznaczone na zadania pod nazwą ratownictwo i ochrona ludności, to jest grant. I całą tą kwotę przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji oraz realizacja obiektów. I tutaj, i tu będzie, przepraszam, również poprawka, ale potraktujmy ją jako autorską, ponieważ to będzie brzmiało na zadanie pod nazwą, już mówię, modernizacja obiektów sportowych przy szkole podstawowej nr 48. Rozumiecie Państwo? To jest to samo, tylko że będzie ogólnie. Nie opracowanie dokumentacji, modernizacja. W tym się zawiera opracowanie dokumentacji i reszta, dlatego że to w następnej uchwale będzie rozbite na to. Czyli to jest modelowy też, tak? Tak, już odpowiadam. Więc tak, 5 tysięcy to dlatego, że i tak musimy zmienić nazwę tego zadania, bo to idzie na ten sam cel, tylko po prostu nie może być dwóch nazw zadań. 20 tysięcy dlatego ściągamy, ponieważ ZIKIT w całości finansuje sam i otrzymaliśmy pismo, że nie potrzebują od nas 20 tysięcy złotych. 3,5 tysiąca złotych z grantu dlatego, że w związku z tym, że zgłosiła się tylko jedna firma, jedna fundacja o ten grant, nie można przeznaczyć całego grantu i otrzymają zamiast 10, 6,5 tysiąca. 3,5 po prostu wraca. I całą tą kwotę zarząd po wielu rozmowach uznał, że należy przeznaczyć na opracowanie tej dokumentacji, bo to i tak jest bardzo droga inwestycja. Natomiast jakby tutaj jestem konsekwentny, zależy mi, żeby pieniądze szły, nie mogą nam z inwestycji spaść na bieżące, więc muszą iść na jakąś inwestycję. My nie byliśmy w stanie w ZIKIT-cie wymyślić żadnej inwestycji, którą moglibyśmy tymi pieniędzmi dofinansować. Proszę bardzo, Krzysztof pierwszy. Ale jednej rzeczy nie rozumiem, jak to koszt opracowania dokumentacji jest zgodą i spacował ten koszt na poziomie chyba 5 tysięcy złotych. To się stało, że jest pewnie więcej. I realizacja obiektów sportowych, to chodzi o to wojsko, czy bo nie do końca rozumiem nazwę tego zadania. Opracowanie dokumentacji to chyba powinno być napisane czego wojska, prawda, sportowego oraz realizacja obiektów sportowych. To jest jakieś realizacja obiektów, to jest coś innego, czy to nie rozumiem za bardzo. Jeszcze raz, sprawa wojska. Nazwa powiedziałem jest zła. Nie ma opracowania dokumentacji, tylko będzie napisane w tym miejscu, skreślić. Modernizacja obiektów sportowych przy szkole podstawowej nr 48. Momencik, momencik. To jest. Ale posłuchajcie chwileczkę, zaraz wam to wytłumaczę. Czyli skreślcie to, co jest tu w cudzysłowie opracowanie dokumentacji TV, to jest modernizacja. Dlatego, że w następnej uchwale, która będzie, czyli druk 476, będziecie mieli już rozpisane na poszczególne lata. I tam jest właśnie opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja. Odpowiedź dla Krzysztofa. ZIS nigdy nie twierdził, że dokumentacja będzie kosztowała 5 tysięcy. ZIS chciał, żeby zacząć dokumentację w tym roku, dokończyć w przyszłym. No przy obiekcie na poziomie, tutaj mówimy o 3 tysiącach złotych ponad, dokumentacja jest zawsze między 5 a 10%. Więc w przybliżeniu to może być 28 500, to może być 30 tysięcy, trudno powiedzieć. Taka kwota po prostu, to po przetargu się okaże, po prostu ile będzie kosztowała dokumentacja. Tutaj chyba musimy zmienić kwotę, jeżeli dodajemy jeszcze 20 tysięcy z motopompy, które rozumiem, że przechodzi, tak? Mm-hmm. Czyli suma tej kwoty, gdzieś musimy dodać jeszcze te 20 tysięcy. Nie, 23,5. Patrzcie na razie na tą uchwałę, nie mieszajcie się drugą. Czyli ona przejadzie. 5, 23,5 razy 28. Tylko ta nazwa w tej uchwale potraktujmy jako redakcyjną, bo to przy przepisywaniu na to zrobił w obu uchwałach, zaraz zobaczcie, że w drugiej też mamy tak i tak. Głosujmy. Czy jeszcze jakieś pytanie co do samego projektu? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest tak, błąd migracyjny. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.